Czasy się zmieniają, ludzie odchodzą, a cmentarze zawsze zostają. Przed nami największa nekropolia w Zielonej Górze. Zapraszam więc do środka. Dzisiaj ze względu na zbliżające się święto Wszystkich Świętych postanowiłem przedstawić Państwu miejsce pochówku, groby trzech tragicznie zmarłych zielonogórskich żużlowców. Zanim doszedłem do grobu jednego z żużlowców, postanowiłem zatrzymać się przy krzyżu, który upamiętnia bardzo ważne daty dla wszystkich Polaków. Dat nie tłumaczę, gdyż każdy z dojrzałych Polaków wie, co one oznaczają. Na początku doszedłem do grobu Artka. Nie miałem z tym problemów, żeby odnaleźć grób przyjaciela z klasy. Następnie postanowiłem odnaleźć grób Wiesława Pawlaka. Byłem tam wielokrotnie, jednakże cmentarz zielonogórski się tak rozrasta, że miałem z tym problem. Postanowiłem, że nie będę korzystał z uciech internetu, tylko sam odnajdę grób, ewentualnie spytam się ludzi, którzy przebywają na cmentarzu. No i ku mojemu zaskoczeniu okazało się to bardzo trafne. 10 minut zajęło mi przejście z grobu Artka do Wiesia. Koneserzy czarnego sportu na pewno o tym wiedzą, ale powiem wszystkim, Artur i Wiesio nie są ze sobą spokrewnieni. Dopowiem jeszcze Państwu, że dwóch z trzech tragicznie zmarłych żużlowców legło wypadkowi na tej samej ulicy, co są pochowani. Twardowskiego kochajmy ludzi, tak szybko odchodzą, więc szanujmy ich na co dzień, nie tylko we Wszystkich Świętach. Dzisiaj jest 31 października 2021 roku. Czas został przestawiony, więc zaraz zrobi się ciemno, ale jeszcze przed tym zmrokiem chciałem dotrzeć do grobu Kurmanka. Planów nie zrealizowałem w 100%, gdyż zaczęło się już troszeczkę ściemniać. A może to i lepiej, gdyż efekt palących się świec w pełni to zrekompensował. Powiem Państwu, łezka kręci się wokół, ale jeszcze raz powtarzam, szanujmy ludzi na co dzień, nie tylko po śmierci.